Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Kali ukraść krowę dobrze, kalemu ukraść krowę niedobrze. Kali ukraść wybory dobrze, poprosić socjalistę, demokratę o przeliczenie głosów niedobrze. Subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jest to duże zagadnienie, tak? To jest Ameryka, przyszłość Ameryki się waży. No i jest taka możliwość, że to jest bazowane na oszustwie. Lewactwo przez 4 lata krzyczało, że prezydent jest nielegalny i na podstawie jakichś kretyńskich, idiotycznych, sfabrykowanych fałszerstw przez grupę demokratów, przez Clintonów. Wciągnęli to jakoś ruskich, no i przez 4 lata to wszystko wałkowali. Teraz wygląda, że są jakieś naprawdę duże, duże fakty wskazujące na to, że były oszustwa, no bo statystycznie normalnie się patrzy na statystykę i tam, gdzie jest 50-50 zaczyna się pojawiać dosyć inne wyniki, no to jest zastanawiające. Dwóch takich ludzi się wzięło za opisywanie tego. Artur Kalbarczyk, no on ma już tam 13 tysięcy subskrybentów, ma obejrzenia po 20, 30, 40 tysięcy. No, gratulacje dla człowieka, jest z Kanady, no ale w miarę dobrze gada. Druga osoba to jest Adam Becker. Adam Becker ma tam 4 tysiące czy 5 tysięcy subskrybentów. Też przyjemnie gada, no ma czapeczkę taką jak ma, no tyle tylko, że ma cały czas na głowie. Ja miałem na głowie tylko raz czy dwa. No ale wracając do tematu, te wybory prezydenckie, dużo ludzi wyjaśnia. A ja już te 950 filmików, no to mam takie na niższym poziomie, na niższym poziomie. Informacje nie na o Waszyngtonie, tylko informacje w województwach, w powiecie, w sklepach, tego rodzaju rzeczy. I jedną z tych dzisiejszych tematów, no to będzie to, jak demokraci rolują, oszukują na poziomie właśnie stanowym. Bo są takie dwie sytuacje. Jest drugi okręg kongresowy w Iowa. No i tam jest bardzo ciekawa sytuacja. Tam jest możliwość, no tam jest zadecydowane, że republikanka wygrała. W poniedziałek rada wyborcza w Iowie powiedziała, że republikanka Marianette Miller-Mix wygrała w tym drugim okręgu i ona odrzuciła, czy w zasadzie wygrała z socjalistką, demokratką Rita Hart. Rita Hart, i to się wszystko odbyło 6 głosami. To 6 głosów było, no ale rada wyborcza właśnie tak powiedziała. No i socjalistka Rita Hart powiedziała, nie ma to tamto, ja się nie zgadzam, to trzeba coś zrobić z tym, ja tracę miejsce, ja chcę to miejsce, demokraci nie mogą przegrać, Izba Reprezentantów w Waszyngtonie potrzebuje mnie, nie może być tak, że będzie republikanka. No i poszła do sądu, idzie do sądu. Ona tak odkurzyła prawo, statut, czyli prawo pisane z 1969 roku, że Izba Reprezentantów w Waszyngtonie ma prawo wybrać, kto wygrał. No i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, no bo Izba Reprezentantów w Waszyngtonie ma większość demokratyczną i demokratka przychodzi do nich, mówi, słuchajcie, ja miałam 6 głosów mniej niż tamta republikanka, no ale ja powinnam wygrać. No i może się okazać, że demokraci będą głosowali, że ona ma mniej 6 głosów, a wygrała. No to by była już makabra, tak?
To jest ciekawe, bo to 24 hrabstwa, w 24 hrabstwach tam liczyli i przeliczali non-stop 390 kart wyborczych. 390 kart wyborczych, sprawdzali te maszyny liczące, sprawdzali te wszystkie karty wyborcze, sprawdzali ten intencje tych wyborców. No tam tak jakaś makabrycznie wielka liczba. 400 tysięcy kart, tak? To i sześć głosów jest różnicy, tak? Także tam odrzucali, przesyłali. Normalnie taki proces, no to na poziomie stanowym, no bo Washington teoretycznie, Washington czy federalny rząd nie powinien interweniować. Każdy stan ma swoje te prawa wyborcze i to jest Federacja Ameryka, to jest związek Stanów Zjednoczonych, to jest Federacja Stanów Zjednoczonych, to jest grupa, która ma niezależne prawa, no i jakoś się dogaduje, no ale teraz właśnie Hart, socjalistka demokratka, mówi, że nie popuści, no i w ogóle nie pójdzie nawet do sądu odwoławczego w Iowa, tylko po prostu od razu pójdzie do komitetu i administracji Izby Reprezentantów, żeby interweniowali, żeby oni właśnie powiedzieli, że pomimo, że republikanka ma więcej 6 głosów, no to ona ma to dostać. Sąd Najwyższy w przeszłości to mówił, czy stwierdzał, że nie może decydować na poziomie stanowym, no bo to konstytucja federalna, konstytucja Stanów Zjednoczonych zabrania, artykuł pierwszy zabrania czegoś takiego, takiej interwencji. No i co to znaczy? To znaczy, że sąd w Iowie, w tym drugim dystrykcie, będzie to bitwa, walka, wojna, no wszystko, co można sobie wyobrazić na poziomie politycznym, a nie legalnym. No i to jest demokraci zrobili taki numer w 1985 roku, że ten sam proces użyli i ukradli w wyścigu w wyborach do kongresu. Tam było dwóch. W zasadzie to wygrał liczbowo republikanin, to oni powiedzieli, że nie posadzili ani republikanina, ani demokraty w styczniu, no ale za to w maju zadeklarowali, że demokrata jest wygranym. No i dlaczego? Dlatego, że usunęli 32 głosy z głosowania kopertowego. No i po prostu ciach, 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 jakieś oszustwa są, 32. No ale to było 1985 rok, no i od tego czasu nie robili takich numerów, no bo kretyni się zorientowali, że to jednak jest dziura w tamie wodnej i to może być powódź tego rodzaju. No z reguły część ludzi, kretynów partyjnych, robi jakiś numer, no ale później nie zdaje sobie sprawy, że ten numer jest używany za 3 czy 4 lata, żeby odkręcić to wszystko. No i teraz jest tak spolaryzowana cała ta sytuacja w Izbie Reprezentantów. No a wtedy była tak samo, wtedy była jeszcze gorzej. No i od tego czasu za bardzo nie robili. Ale w tym roku, no to jest rok takich po prostu szaleństw. No i demokraci są przyszykowani i są skłonni, bo większość tych sądów jest w rękach tych socjalistów. Mark Elias, to jest taki prawnik wyborczy, demokrata, socjalista. On w ogóle planował, proponował i zmieniali te wszystkie prawa wyborcze na 2024. Te wszystkie wybory nieosobowe, te wszystkie wybory wysyłania kopert do wszystkich, bez sprawdzania podpisów, bez sprawdzania miejsca zamieszkania. To była po prostu ustawka ludzi jego pokroju.
to doprowadziło do tego, że demokraci na papierze byli w stanie uzyskać jakieś głosy, które legalnie do 2020 roku byłyby niemożliwe, no bo to trzeba się przyjść, trzeba się zarejestrować, trzeba być, mieć miejsce zamieszkania, to musi być na 60 dni przed, tam musi być podpis zweryfikowany i tak dalej, a oni to zmienili, że ludzie przychodzą, się zgłaszają, nie sprawdzają dowodów, rząd wysyła karty, ludzie, ktokolwiek mieszkają, odsyłają te karty i mogą udawać kogokolwiek. No jeden wielki cyrk, jeden wielki cyrk. No i właśnie ten Mark Elias, socjalista, demokrata z firmy prawniczej Perkins Coie, on reprezentuje tą socjalistkę Hart, on reprezentuje Hart. No i patrząc na proporcje w Izbie Reprezentantów, no to socjaliści, demokraci mają sympatię dla socjalistów, demokratów, no i w zasadzie mogą przesunąć te wybory. Jego firma, ten Perkins Coie, również reprezentuje inną sytuację. Ta sytuacja jest dla odmiany w Nowym Jorku. W Nowym Jorku, jednym z tych okręgów wyborczych, demokrata Anthony Brindisi, on stracił przez 12 głosów. On stracił przez 12 głosów i wygrała republikanka Claudia Tenney. No i oni socjaliści biegną do sądu jak tylko mogą i mówią, no to trzeba popatrzeć, to się nie zgadza, to jest niemożliwe, jak to jest możliwe. No, republikanka w zasadzie mówi, co tu jest do sprawdzania, wszystkie te rady poprzeglądały, co ma sąd do tego liczenia. I jeżeli i to powinno być w sumie odrzucone. Sędzia Scott Del Conte, następny, socjalista, demokrata. No oni po prostu, lewactwo opanowało budżetówkę, tak? Lewactwo opanowało szkoły, sądy. Wszędzie tam, gdzie podatnik musi im płacić, no to są lewacy. To są lewacy. No i sędzia lewak, socjalista, no tam niby jest szanowany przez republikanów, przez konserwatystów, no bo ma jeszcze taki zdroworozsądkowy, centrowy punkt widzenia. Ale on ogólnie sam mówi, że on w zasadzie, no to nie ma prawa na tym do rozstrzygania. No i jeżeli to będzie oddalone, no to socjalista Brindisi, demokrata, on też może pójść do Izby Reprezentantów w Kongresie Amerykańskim i też prosić, żeby koledzy socjaliści dali mu miejsce, pomimo że miał 12 mniej głosów. To jest chaos, to jest burdel, to jest po prostu bałagan nie do pomyślenia. Ponad miesiąc w tych okręgach wyborczych w Nowym Jorku, dlatego że oni w ostatniej minucie, w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach pozamieniali to wszystko i system wyborczy, który jest od dziesiątek lat, od setek lat po prostu jakoś ustabilizowany. Te kopertowe głosowanie, bezosobowe głosowanie, które każdy normalny rozumie, że bezosobowe głosowanie to nie prowadzi do niczego dobrego. To zaprasza po prostu jedno wielkie oszukaństwo. Tak? Tam ludzie, jeżeli nie muszą iść osobiście, stanąć, spędzić pół godziny, godzinę czy dwie, no to mają tendencję, że po prostu będą udawali. Ludzie udają najróżniejsze rzeczy. Niedawno też prasa, gadzinówka, szmatławce, wszystkie płakały, że jedną kobietę skazali na 5 lat więzienia za to, że w zawieszeniu w sumie chyba nie poszła siedzieć, za to, że robiła jakieś przekręty w wyborach. No ale to powinno być. Głosy wyborcze, tak jak jedna z pielęgniarek, która zeznawała, która była, miała być świadkiem liczenia tych wszystkich głosów, no to ona powiedziała,
że ich wygonili z miejsca wyborczego, nie pozwolili im oglądać. I ona powiedziała, że pilnowanie tych głosów, tych kart wyborczych, no to powinno być 3 razy bardziej dokładne niż pilnowanie moczu. No, ludzie się tak zastanawiali, o co to chodzi, jakiego moczu. No a ona jako pielęgniarka to po prostu mówi, że ludzie, którzy przychodzą, nie pamiętam to, chyba Tyson, on jakieś siki nosił w sztucznym penisie po prostu, no bo jak oni mają iść i tam nasikać, no to muszą dać ten mocz. No i bardzo często przemycają ten mocz w jakichś tam butelkach, żyłkach, nie wiadomo gdzie. I ona jako pielęgniarka mówi, że oszukiwanie, na sprawdzanie tych narkotyków w tym moczu jest mniej ważne 3 razy niż głosy. No i ja się z tym kompletnie zgadzam. Niepilnowanie tego głosowania to jest po prostu woła pomstę do nieba. Jeżeli się okaże, że była to zorganizowana grupa przestępstwa, no to powinni zastosować jakieś, nie wiem, no prawo, które było stosowane do rozwalania mafii, powiedzmy, tych ruskich, czy włoskich, czy tam żydowskich. To powinno być używane do rozwalania mafii, jeżeli było to zorganizowane. Prawda jest taka, że prawdopodobnie nawet jeżeli odkryją, że to było wszystko zorganizowane i to nie były przypadkowe, no trudno powiedzieć o setkach tysięcy przypadkowych głosów, tak? To tak samo jak te samotne wilki terrorystów muzułmańskich, no 10 tysięcy samotnych wilków, no nie ma czegoś takiego, tak samo nie ma 600 tysięcy samotnych niezależnych obywateli, czy ludzi, którzy głosują. No i to jest cały ten chaos, ten cały liberalny, socjalistyczny zmiana tych przepisów spowodowało to, że całe te wybory są niemożliwe do rozwiązania. Najgorsze jest to, że oni właśnie, mając Izbę Reprezentantów w większości, mogą załatwić. Izba demokratów, socjalistów, no teraz to troszeczkę się poci, troszeczkę się denerwuje, troszeczkę jest przerażona, dlatego że stracili 10 głosów, no i mogą jeszcze stracić następne 2. I to jest już dosyć niebezpieczne. Oni mieli wygrać 10, a stracili 10, no bo w wyborach 2 lata temu uzyskali 37. Także, że mając teraz 222 głosy demokratów w Izbie Reprezentantów względem 213 republikanów, no to republikanie potrzebują tylko 5 głosów, żeby mieli 218, a wtedy demokraci, socjaliści by mieli 217 i by byli mniejszością, no bo jest 445 głosów, dlatego tak jak mówią na przykład o tych kolegium elektorów, jest 538, no bo jest 445 reprezentantów, do tego dochodzi 3 głosy z District Columbia, czyli stolicy, która nie jest stanem, no i dochodzi 100 głosów senatorów, no bo jest 50 stanów po 2 senatorów, dlatego jest 538 głosów elektorskich. No i teraz demokraci cisną pod każdym calem, żeby ukraść. Także te dwa głosy, no to im daje jakąś tam szansę, że za dwa lata będą jeszcze przy władzy. Nancy Pelosi, przewodnicząca partii demokratycznej, socjalistycznej, demokratycznej, no też szczęście się sama ogólnie, no bo to już jest staruszka, ona zawodowa czarownica w tej polityce jest. No ale to jest też walka, to widać, to oni chcą złapać te koryto, chcą złapać władzę, chcą zatrzymać władzę w swoich rękach za wszelką cenę. Socjaliści, jednak komuniści, no to są wredni ludzie. No i trzeba głosować. Zdrowia,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Wszyscy ci, którzy głosowali na socjalistów, widzicie, co się dzieje. Widzicie, do czego rękę przykładaliście. Będzie płacz i zgrzytanie. Konserwatyści, prawica, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie, bądźcie uczciwi, róbcie swoje. Nie damy się zatłuc komunistom. Zdrowia!